Bank Światowy prowadzi obecnie program dla Iraku. Część tego programu dotyczy reformy zarządzania finansami. A Iracka Rada Najwyższej Kontroli jest jednym z filarów tego systemu, jednym z filarów administracji publicznej w tym kraju. Kiedy spotkaliśmy się w grudniu z przedstawicielami Polskiej Izby, doszliśmy do wniosku, że Irak może z pożytkiem czerpać z doświadczeń NIK. Wraz z całą delegacją jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wizyty. Mijają 2 miesiące od momentu, gdy spotkaliśmy się z prezesem NIK, panem Jackiem Jezierskim i panią Aleksandrą Kukułą w Bejrucie. Mieliśmy wtedy okazję porozmawiać o tym, jaki rodzaj seminarium byłby przydatny dla kontrolerów z Iraku. To spotkanie było bardzo ważne. Cieszę się, że do niego doszło. To wtedy zdecydowaliśmy o współpracy naszych instytucji kontrolnych. Obecna wizyta studyjna jest dla nas bardzo wartościowa. To, o czym opowiadają Polacy, jest ciekawe i na pewno możemy się tu wiele nauczyć. Przypadło mi w udziale przedstawienie naszym gościom prezentacji dotyczącej procedury kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli. Muszę powiedzieć, że było to dosyć ciekawe doświadczenie mówić do ludzi, którzy pochodzą z tak odmiennej kultury, a mimo to znaleźć z nimi porozumienie na płaszczyźnie merytorycznej. Moim zdaniem wizyta studyjna przebiega jak do tej pory bardzo dobrze. Kolejne sesje są doskonałe, a poziom reprezentowany przez wszystkich uczestników spotkania jest naprawdę wysoki. Przedstawiciele strony irackiej są zaangażowani już. W trakcie prezentacji zadają bardzo wnikliwe pytania, na które rzetelnie odpowiadają profesjonalnie przygotowani kontrolerzy z Polski. Przedstawiałem system szkoleń w Najwyższej Izbie Kontroli. Goście iraccy byli zainteresowani w szczególności aplikacją kontrolerską. Interesowali się także kształceniem ustawicznym, byli pod wrażeniem wachlarza szkoleń, który jest oferowany w NIK-u, a także nakładów, jakie na ten cel ponosi nasza instytucja. Nie jesteśmy przytłoczeni liczbą zaproponowanych tematów. Przeciwnie, wszystkie zagadnienia, które zostały poruszone, są dla nas ciekawe, bo dotyczą naszej pracy. W ogóle takie spotkanie to doskonały pomysł. Można zobaczyć, jak podobna instytucja pracuje w innym kraju i porównać jej metody do stosowanych przez nas. Więc nie czujemy się przytłoczeni. Wszystkie prezentacje i prelekcje okazały się interesujące i przydatne. Nie mamy nic przeciwko, by dowiedzieć się jeszcze więcej. Większość zagadnień poruszanych podczas kolejnych sesji nie jest nam obca. Chodzi w końcu o działanie instytucji kontrolnych, a one, czy to w Polsce, czy w Iraku, są w dużej części podobne. Dostrzegamy też ciekawe i inspirujące różnice. Jedną z nich jest tak zwana kontrola uproszczona, której w Iraku nie praktykujemy. A przecież można ją przeprowadzić w przypadku instytucji, na przykład ministerstwa, które otrzymuje regularnie pozytywne oceny. Nie mamy takiej procedury u siebie. To jest pomysł, który nam się podoba i na pewno zostanie zarekomendowany naszemu prezesowi w Iraku. Sytuacja w Iraku nie ma nic wspólnego z uczestniczeniem w tej konferencji. My po prostu chcemy się rozwijać zawodowo, zdobywać cenne doświadczenia, bez względu na to, jaka sytuacja panuje w naszym kraju. NIK także chciała, żeby delegacja z Iraku przyjechała do Polski. I oto tu jesteśmy. My, jako Bank Światowy, postrzegamy samych siebie jako katalizator, jako instytucję, której zadaniem jest doprowadzanie do tego rodzaju spotkań. Właśnie w ten sposób pracujemy.